Marzenia się spełniają. Radom otrzymał 40 milionów złotych dofinansowania do budowy hali widowiskowo-sportowej przy ulicy Struga. Taką informację przekazał minister sportu i turystyki Andrzej Biernat, przebywający w Radomiu na zaproszenie prezydenta Radosława Witkowskiego. Pieniądze z ministerstwa będą trafiały do Radomia w transzach. W ostatnich dniach komisja konkursowa, która ocenia te projekty, zakwalifikowała ten obiekt do finansowania w latach 2015-2018 i kwota zapisana w sumie to kwota 40 milionów złotych rozpisana na te 4 lata, czyli średnio 10 milionów rocznie. Inwestycja jest oceniona bardzo wysoko, jako rzeczywiście jedna z najbardziej strategicznych dla rozwoju polskiego sportu, zwłaszcza w grach drużynowych. Inwestycja ruszy w ciągu kilku najbliższych miesięcy i potrwa do 2018 roku. Sport w Radomiu to ważna sprawa, ale też dźwignia promocji naszego miasta. Chciałbym podziękować nieobecnej z nami pani premier Ewie Kopacz. Pani premier jest naszą najlepszą ambasadorką sprawy radomskiej w Warszawie. Dziękuję panu ministrowi Andrzejowi Biernatowi, ponieważ mieliśmy okazję również wiele godzin w Sejmie czy później w ministerstwie rozmawiać na temat budowy hali widowiskowo-sportowej. Chciałem również podziękować mojemu doradcy, mojemu współpracownikowi, panu Zbigniewowi Banaszkiewiczowi. Prezydent Witkowski podziękował także swoim najbliższym współpracownikom, Mateuszowi Tyczyńskiemu, dyrektorowi Kancelarii Prezydenta, wiceprezydentowi Konradowi Frysztakowi oraz prezesowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Piotrowi Kalinkowskiemu. Pieniądze Ministerstwo Sportu nam przyznało. Teraz w dalszym ciągu bierzemy się ciężko za pracę i budujemy naszą halę widowiskowo-sportową. Wybudowanie nowoczesnej hali widowiskowo-sportowej to jedno z wyborczych zobowiązań prezydenta Radosława Witkowskiego. Od chwili objęcia fotela włodarza miasta Radosław Witkowski deklarował, że nowa hala w Radomiu na pewno powstanie. Od 5 miesięcy w Radomiu rzeczy, które do tej pory były nierozwiązywalne, zaczynają się rozwiązywać. Zaczynają dobre decyzje, które powstają w myśl hasła, które prezentowaliśmy w kampanii samorządowej, zgoda zmieni Radom, nareszcie przekładają się na ważne dla naszego miasta i dla naszych mieszkańców decyzje. Hala widowiskowo-sportowa to będzie najnowocześniejszy tego typu obiekt na Mazowszu. W 2018 roku, wtedy kiedy zamierzamy oddać do użytku halę w Radomiu, zakładamy, że to będzie najnowocześniejszy obiekt tego typu na Mazowszu. W związku z tym bardzo liczymy na to, że oprócz niewątpliwych sukcesów Czarnych i Rosy, a te sukcesy, mam nadzieję, będą jeszcze większe niż do tej pory, będziemy mogli gościć międzynarodowe imprezy sportowe, w związku z czym Radom ma szansę na ruch turystyczny nie tylko kibiców z Polski, ale również kibiców zagranicznych. Hala widowiskowo-sportowa będzie zlokalizowana przy ulicy Struga, w miejscu, w którym obecnie funkcjonuje targowisko i częściowo również na terenie obecnego boiska piłkarskiego. To lokalizacja, która została ustalona w marcu. Wcześniejsza koncepcja zakładająca budowę hali od strony ulicy Zbrowskiego musiała zostać zmieniona w związku z roszczeniami byłych właścicieli tego terenu. Usytuowanie obiektu przy ulicy Struga będzie się wiązało z koniecznością wybudowania od nowa boiska piłkarskiego i trybun oraz budowy kompleksu kortów tenisowych na Borkach. Nic się nie zmienia, harmonogram tych inwestycji jest w dalszym ciągu utrzymany w mocy. Nic nie zmieniamy, idziemy krok po kroku. Zgodnie z projektem powstanie nowoczesna, bezpieczna i komfortowa hala odpowiadająca międzynarodowym standardom. Jej parametry powinny umożliwić prowadzenie rozgrywek w wielu dyscyplinach, takich jak siatkówka, koszykówka czy piłka ręczna. Wielofunkcyjność hali umożliwi ciągłe funkcjonowanie obiektu, także w okresie pomiędzy wydarzeniami sportowymi. Mając tę halę, proszę Państwa, nie myślimy tylko o funkcji typowo sportowej. Hala widowiskowo-sportowa to również szansa na wiele innych imprez kulturalnych, ale także imprez gospodarczych, takich jak targi. W związku z tym stawiamy tezę, że w 2018 roku, mając najnowocześniejszy tego typu obiekt na Mazowszu, Radom pozostanie w centrum wielkich wydarzeń sportowych, kulturalnych i turystycznych. Zgodnie z projektem na widowni będzie 5 tysięcy miejsc siedzących, z czego minimum 3,5 tysiąca to miejsca stałe, a około 1,5 tysiąca to miejsca przygotowane w zależności od rodzaju imprezy na trybunach przenośnych lub rozsuwanych. Powstaną także miejsca dla VIP-ów oraz stanowiska dziennikarskie. Obiekt zapewni pełną dostępność wszystkich funkcji dla osób niepełnosprawnych, zarówno dla widzów i użytkowników, jak i dla uczestniczących w zawodach
zawodach sportowych oraz imprezach. Szacunkowa wartość inwestycji to 90 milionów złotych. Brakująca kwota będzie pochodziła z pożyczki, którą zaciągnie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji lub ze sprzedaży obligacji, które może wyemitować MOSiR. Tak jak obiecywaliśmy, ruszyła dzisiaj strona hala.radomia.pl. Tam będziecie mogli sprawdzać na bieżąco wszystkie informacje dotyczące tej inwestycji. Strona informować będzie o postępach prac związanych z budową hali widowiskowo-sportowej. To wszystko w tym wydaniu magazynu informacyjnego Urzędu Miasta. Zapraszamy Państwa za tydzień.